29 września w Bełchatowskiej Galerii Olimpia odbyło się spotkanie z siatkarzami, trenerami oraz prezesem PGS Kry Bełchatów, inaugurujące nowy sezon siatkarskiej Plus Ligi. Był to bardzo trudny dla nas okres ze względu na to, że aż 9 reprezentantów PGS Kry Bełchatów miało na mistrzostwach świata. Ale to świadczy tylko i wyłącznie o poziomie sportowym tej grupy. I mnie to osobiście niezmiernie cieszy, a wierzę w to, że pomimo tego, że Miguel miał tylko 4 zawodników w okresie przygotowawczym, których przygotowywał do tego sezonu, wszyscy pozostali po krótkim odpoczynku, szczególnie ci, którzy grali w Mistrzostwach Świata, będą w pełnej dyspozycji i będziemy prezentowali się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to będzie wspaniały sezon dla nas, że osiągniemy to, co najlepsze. Będziemy pracować z całych sił, z całego serca. Nie możemy obiecać, że wygramy, ale możemy obiecać, że zrobimy wszystko, włożymy wszystkie siły i starania, aby osiągnąć dobry rezultat. Podczas najbliższego sezonu w barwach PGS Kry Bełchatów występować będzie 4 mistrzów świata. Karol Kłos, Michał Winiarski, Andrzej Wrona oraz Mariusz Wlazły. Najlepszy zawodnik mistrzowskiego turnieju oraz kapitan bełchatowskiej drużyny. Każdy z nas podchodzi do tego sezonu w pełni zdeterminowani podchodzimy i myślę, że jeszcze nie jedno zwycięstwo przed nami. Także każdy z nas pracuje na to, żeby jak najlepiej grać i jak najwięcej meczów wygrywać. Ze swojej strony na pewno możemy obiecać walkę w każdym meczu i podejście bardzo profesjonalne do tego, co robimy. Wynik sportowy zawsze jest otwarty, ale będziemy się starać jak najwięcej wygrać w tym sezonie. Wspomniany wcześniej Michał Winiarski wraca do Bełchatowa po jednym sezonie gry w lidze rosyjskiej. Kapitan mistrzowskiej reprezentacji Polski związał się z PGS Krą już po raz trzeci. Cieszę się bardzo, że wróciłem do Bełchatowa i myślę, że to wszystko po drodze, co będzie do wygrania, to można nazwać, że to jest moim marzeniem. Poniedziałkowe spotkanie zakończyła degustacja tortu przygotowanego specjalnie dla bełchatowskich siatkarzy. Kibice mogli także liczyć na autografy oraz wspólne fotografie z zawodnikami PGS Kry Bełchatów.